Servus! Jestem Najrod, a to jest odcinek Smine i Mator. Słuchajcie, to jest nowa seria, w której, słuchajcie, będę robił różne animacje i zaraz, i też oczywiście pokazywał wam resztę rzeczy. Bo tak naprawdę, no dobra, nie znam się, tylko takie podstawy znam tak naprawdę Minimatora, czyli tego programu, natomiast no w tym odcinku, z okazji 20 subskrypcji, no nie pokazałem wam tak na... Co się dzieje? Nie pokazałem wam tak naprawdę no tego, większości rzeczy po prostu. I słuchajcie, to jest pomysł Kota Gambola. Odcinek będziecie mieli w karcie będziecie mieli w tu gdzieś. O, jak widzicie moją myszkę, to gdzieś tutaj. Gdzieś tu macie kartę, chyba że się mylę. No w każdym razie tam w karcie będziecie mieli odcinek, w którym jestem ja z Kotem Gambolem. To jest taki fajowy ktoś, ale znaczy on nie ma, jak się mówię, że nie będzie o tam jako postać, tylko po prostu w moim domu będzie, tak? No, to jest już dość stary odcinek. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do rozpoczęcia samego tego, ale jak widzicie trochę, to chyba jest jakiś bug. Co się stało? Ale w ogóle ja teraz coś odkryłem. Jak klikacie, oczywiście przytrzymujecie prawy przycisk myszy i klikacie C, to się obracacie. I Z to w drugą stronę. O nie, ja nie daję rady, to jest jednak niefajne. Dobra, nieważne, okej. Okay. Więc słuchajcie, zaczynamy już po prostu tutaj z tym wszystkim, jak to wszystko ma wyglądać. Świat, słuchajcie. Świat Minecrafta. Świat Minecrafta będzie trzeba stworzyć początkowo. Więc ja robię, słuchajcie, krótkie cięcie i widzimy się na jak już po prostu tutaj im przeimportuję świat do animatora, tak? Cięcie. Okej. Okay. Słuchajcie. Już wszystko jest okej. Okay. Mam ten świat, więc ja już go tutaj biorę. Jeszcze raz przypominam, tutaj się bierze, tutaj klikamy import i to jest świat, gdzie on tu jest teraz, mama, ja mam tyle światów, że już się tutaj gubię. Gdzie ten świat jest? Ej, ale naprawdę. Czekajcie, ja tak lecę. Jest. Okej. Okay. No i mamy tutaj ten świat, słuchajcie. Tak on tutaj się prezentuje mniej więcej. No prezentuje się na razie, muszę przyznać, beznadziejnie. Ja spróbuję jakoś tutaj zimportować taki dość większy mniej więcej teren. I tak, gdzieś tyle zimportujemy. Dobra, tyle spróbuję. Tutaj tak. Tak, okej. Okay. I od razu uprzedzam, że w dzisiejszym odcinku nie będziemy nic nagrywać, tylko w ewentualności ani dźwięków dodawać, nie. Tylko to będzie taki wstęp, o, dan dajemy. I mniej więcej w tym odcinku po prostu porobimy kilka klatek, tak? Okej. Okay. I co się dzieje? Dlaczego ja tak wolno... Cięcie. Dobra, nie wiem o co chodzi. Ej! Dobra, nie. Już jest normalne. Okej. Okay. Nie wiem, co się działo. Słuchajcie, tak wygląda mniej więcej ten świat. Może sobie wezmę tylko to, żeby było ładniej. Okej. Okay.
Tak to mniej więcej wygląda. I głównie chodzi nam o to, że Ludek idzie tutaj, będzie szedł. I uwaga, uwaga, uwaga. Tu będzie napotka przygodę straszną. A tutaj jest czarna krew, słuchajcie, tylko... To jest czarna krew? No, to jest czarna krew, dobra, słuchajcie. Nie wiem, teksturka się taka trochę inna. I ciekaw jestem, czy można by tu dodawać głowy. Wiecie. A, spoko, da się. Mnie interesuje głowa szkieleta. Tak. Głowa szkieleta. Aha, to są części ciała. Tak, mnie obchodzi głowa szkieleta. To. Głowa szkieleta mnie obchodzi. I teraz, gdzie tu jest szkielet? W ogóle, o to. To mnie obchodzi po pierwsze. A po drugie, gdzie jest szkielet? Ojej, wither skeleton. Wither. Co to jest? To jest tułów Withera. Ha. No gdzie to jest? Guardian. Right. Nie, to już są rzeczy, to już są rzeczy, to już są rzeczy. To gdzie ja go pomylałam? Gdzieś na początku? Gdzie to jest jak human, zombie, skeleton, creeper, spider, enderman, slime, just, zombie, pigman, chicken, cow, mushroom, pig, sheep, squid, villager, ocelot, wolf, iron golem, snowman, nieważne. Bat, zombie, villager, witch, cave'owy spider, winner. Serio? Czy ja to pominąłem, naprawdę? Human, zombie. Jaki ja byłem? Ja teraz gdzie tą głowę zespawnowałem? Bo tutaj nie. W tym? Tak, w tym. Znaczy, wiecie, zespawnowałam głowę w ziemi, tak? Okej. Okay. Słuchajcie, postaram się, żeby może jeszcze zrobić jedną główkę. Ta główka postoi se gdzieś, zaraz ją obniżę do normalności. Znaczy, tutaj głównie przygotowujemy pierwszą scenkę w dzisiejszym odcinku. Dobra, główka z... Kochana główka, nieważne. I jeszcze kolejna zrobimy. Pewnie znowu się zespawnowała gdzieś w tym. Tam się zrespiła. W ogóle, jak idealnie w ziemi, nie? Okej, okay, muszę to jeszcze... Górki. I tu. I jeszcze tu, dobra. Jednak jeszcze troszkę do górki. I okej. Okay. I sobie teraz to obracamy, pięknie, i teraz gdzie ja chciałem, żeby... Oczywiście musiałam kliknąć na... Bo wiecie, możemy obracać tym, co weźmiemy. No, a, to już wam mówiłem. A, jeszcze sobie trochę podniosę to jednak. Trochę w ziemię włazi jednak. Okej. Okay. Ja... w sumie wygląda, słuchajcie, dobrze. W sumie dobrze wygląda. Okej. Okay. Wygląda to subsiaśnie. Musimy jeszcze dodać skrzynkę. Skrzynia będzie tutaj, skrzynia. A nie, nie. Skrzynia będzie tu. Tu będzie skrzynia, słuchajcie. Więc otwiera się. Okej, okay. Ej. Minimator mi się ściął. Dobra. Nie wiem, co dzisiaj minimator odwala. Nie wiem. Odwala coś. I to będzie oczywiście mała skrzyneczka, która, czekajcie, tu się zrespiła. Co wy skrzynki, co wy rzeczy macie, kurczę, żeby tak się... Nie wiem. To jest trochę w tym animatorze słabe, że te wszystkie rzeczy... Jakby, czy ja ją wziąłem całą? Ja ją wziąłem całą. Nie, nie wziąłem na pewno jej całej, bo... Te wszystkie rzeczy...
się, jakby to powiedzieć, no nie respią idealnie tam, gdzie ty, tylko tak, wiecie, daleko dosyć. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale... Może to trzeba ustawić, nie wiem. Jedną skrzynię może bardziej dam tutaj. Oczywiście, jak wiecie, że można otwierać wieka skrzyń. Wieczko, więc jak ja tutaj, jakby ja przyjdę tutaj, to ja to wieczko oczywiście otworzę. Ja teraz wziąłem świat, tak? Tak, teraz wziąłem, słuchajcie, świat. I teraz zobaczę, jak wygląda ta jaskinia. Tu jest jaskinia, tu się wchodzi, on tutaj będzie tak drałował. Tu będzie straszny squid, stąd wypłynie. Tutaj wejdzie, tu mniej więcej kamera będzie za nim latała. Jakoś to zrobię. I on podejdzie i tą skrzynię otworzy. W ogóle ja tu się jeszcze pobawię tymi oświetleniem, bo się tak da, słuchajcie. Bawię się oświetleniem i to jest tutaj gdzieś i tu. What? Ja to, słuchajcie, robię kółkiem myszy. Tak. Co to? Dobra. Nie wiem, co tu się działo. Okej, okay, w ogóle time sobie jakieś ustawię. I rotation, ustawię sobie cienie jakość. O Jezu, co to się stało? Może rotację zrobię, taką rotację. O, tak właśnie będzie wyglądała moja rotacja. Gdzie słońce? Okej, okay, tutaj. I słuchajcie, to jest też bardzo dobry, słuchajcie, pomysł, żeby jak będzie na przykład taka story animacyjowe, takie, wiecie, że odcinek za odcinkiem, takie, to naprawdę jest super pomysł, żeby zmieniać rotację. I żeby zmieniać pory roku. I wiecie, jak się zmienia pora roku, to zmienia się rotacja, więc żeby zmieniać rotację i pory roku. To byłby, słuchajcie, subsio pomysł. Więc to tak naprawdę jest na razie tyle. W sumie tak naprawdę Squida już możemy wywalić teraz. Więc Squida się tutaj zrespi, Squid, tu będą rzeczy. I teraz szukamy pana Squida. Gdzie to jest Slime, Squid będzie tam dalej gdzieś. Villager, Ancient Wolf, Golden Snowman, Silverfish, Bad Zombie, Villager, Witch, Cats, Cave Spider, Wither, w ogóle, czy ja już go pominąłem? A no kurczę, chyba pominąłem, czekajcie. Squid. O, czekajcie, tak jest Squid, dobra. Create i gdzie ja go z... Oczywiście skreatowałem. Squid to ja będzie złym potworkiem. To będzie taka zła kałamarnica, wiecie, taka wściekła kałamarnica, taka. I potem słuchajcie, ocenicie. I to jest odcinek i ja myślę, że... Kurczę, ten squid tutaj, taki uwięziony squid, taki cool. Dobra, ten squid na razie tutaj w sumie może tak być. Więc tutaj tak się, będzie ta kamera mniej więcej szła tak jak ja, czyli widzicie, tak będzie, tak widzi to. Tu idzie kamera, on tutaj zagląda, to tak patrzy i jak tutaj popatrzy, w ogóle teraz tego squida trochę nie widać, a jak to już popatrzy, to ten squid już będzie tak bardzo blisko i tak będzie, i tak uderzy, wiecie, tak z moimi mackami tak wywali. Więc ja go chyba, nie, ja obgrucę squida, słuchajcie. Obrócę squida. Słuchajcie, obrócę squida. Nie. Dobra, on poleci, wystrzeli tutaj we mnie, jakby to powiedzieć, w naszego bohatera. Wystrzeli się, obróci i go złapie. No, tak będzie dobry pomysł. A nasz bohater będzie tutaj w ogóle. Dobra, ja już kilka rzeczy porobię poza odcinkami i was zaskoczę na odcinkach, ale to oczywiście nie będzie jeszcze ten. Albo dobra, pokazuję wam. Pokazuję wam mój niecny plan, słuchajcie. Tego, co będę robił.
Czekajcie. Tradycjonalista, że to ja nie wiem, ja jeszcze nigdy nie zrobiłem tak naprawdę animacji, ja muszę się przyznać. Ja... Zresztą... Ja używam animatora do robienia miniaturek do filmów moich. Animacji jeszcze żadnej nie robiłem. Próbowałem to, muszę przyznać, ale żeby to jakoś specjalnie tam robić. Oczywiście pod każdym odcinkiem z tej, jakby to powiedzieć właśnie, z tej serii będzie... Będzie po prostu link do pobrania tego... O kurczę. O, mam pomysł, słuchajcie. Wiecie co? On tą głowę tak schowa i jakby bohater nasz wyjdzie, to on zrobi tak. I potem się wyłoni, no. Więc to jest oczywiście super pomysł. Na razie jest tak pierwsza klatka, tak wszystko wygląda w pierwszej klatce. Uf, tylko sobie autentyguję. Tak właśnie wygląda na razie pierwsza klatka. I nasz bohater będzie szedł tutaj. I to będzie Alex, słuchajcie. To będzie, słuchajcie, Alex, który gdzieś tu się... Który woli być zakopany. To będzie Alex. I tego Aleksiorka... Dobra, ja sobie go... Może chyba... Nieważne. Ja tego Alexa se, słuchajcie... Czekajcie, ja tylko tak podlecę. Zobaczę. On tak bardziej idealnie stał. Nie wiem, nieważne. W sumie stoi idealnie, okej. Okay. Teraz go tak jakoś, żeby nie był taki sztywniacki. Panie Aleksie, co pod taki sztywny? W ogóle widzicie, jaki ten Alek jest biedny, taki chudy? No. Widzicie? Taki biedak, taki chudzielec taki. Widzicie, taki biedny i on nie ma co jeść. Taki biedny jest. Biedny Aleksik. Nie ma co jeść. Może jeszcze tylko mu nóż i ten. Albo wiecie, taki wytrawny kungfunista! No, no. Moja krew! Dobra, przestaję już tak gadać. Okay. To jest wytrawny Alex kungfu. Okej! Okay. W tej grze będzie... Znaczy... W tym filmie będzie wytrawnym kungfunistą. Tu będzie jego główka. I tak się, słuchajcie, zaczyna... Będzie zaczynała się, słuchajcie, nasza opowieść. Tutaj w ogóle mogę wam jeszcze pokazać tylko kilka spraw tutaj dotyczących... Tutaj macie chmur chyba wysokość, tak? Chyba tak. I chmur w ogóle, wszystko dotyczące o chmurach, to w ogóle jest chyba... Aha, nie, ja się w to nie wgłębiam, tak zbytnio nie wiem. I tu macie prędkość wiatru. Tu macie prędkość wiatru. I teraz słuchajcie, ja na 10, zobaczę na 10% tu mamy, a tu mamy 0,50, żeby wrócić do czegoś takiego w razie czego. I tu macie prędkość wiatru, a tu macie moc wiatru, więc jeżeli dacie prędkość wiatru, widzicie, jakby jest jak szybko... Ten wiatr wieje, a to jest jego moc. Więc możecie coś takiego zrobić, widzicie to? Trochę się przesadziło jednak, tak? Więc ja moc wiatru dam taką na... Może taką trochę mniejszą, a jego prędkość... Dobra, będzie tak jak było. Czy 12%? Dobra, tak trochę szybszy ten... Wiecie co? On jest za wolny, ten wiatr.
Sądzę, że jesteś za wolny. Dam na 45, słuchajcie. Okej. Okay. Teraz ten wiatr jest taki znośny, taki taki lekki, takie pająku, dokąd mi ciągnie, że tak wiatr jak chce trochę, a taki leciutki, taki. Taki od czasu do czasu są takie podmuchy. No, to był dobry pomysł. Czyli taki wiatr ustawiamy. Kolor nieba chyba nie musimy ustawiać. Ale słuchajcie, ja tutaj sobie wejdę w ogóle. To będzie taki trochę pod zachód, widzicie, tak jakby jeszcze. Okej, okay. To jest zachód, słoneczka taki. I tu będzie właśnie, albo nie, jest za ciemno trochę, tak? Tam jest to słoneczko nasze. Słoneczko nasze, rozmuż pyszka, bo nie do twarzy ci w chmurzyskach. I tak będzie. I jak nasz gostek wyjdzie, to już będzie, słuchajcie, ciemno. Natomiast jak będzie ciemno, to będzie jakieś zmienie światło, oświetlenie, światło tu, gdzie właśnie, gdzie się zmienia coś światło, gdzie to było? Zmiana tutaj nie. Zmiana oświetlenia. Tu w ogóle możecie sobie zmienić na przykład biom. Ojejeje. To jest sky color. Okej, okay, ja chcę normalny. Tu możecie sobie na przykład zmienić na różnorodne biomy. Tak sobie trochę to rozzielenimy. Widzicie, teraz jest tak, takie bardziej siarczyste zieleń, bo zmieniło nam biom. Skyfall, nie wiem. Słuchajcie. Tutaj możemy sobie robić różne rzeczy z czymś. Dobra, nieważne, ja się w to nie bawię. Gdzieś tu było. I to jest tutaj też ważny projekt. Słuchajcie. I tu możecie zmieniać właśnie różne rzeczy. Gdzie to było? O! Tu macie właśnie. Aha, to już widzieliście. Wind speed. I to jest tempo. To jest, słuchajcie, to, że teraz mamy tempo 24, to jest tempo lecenia tego, jak klikamy spację, to leci nasza animacja. Więc to jest tempo animacji. Ja bym sobie tą tempo animacji zwiększył do, słuchajcie, 50 spróbuję. I teraz będę się starał, ja jeszcze sobie potem zmienię tempo, jeszcze poza odcinkami zobaczę, jakie tempo będzie najlepsze do takich idealnych animacji, wiecie? Nie wiem, co to znaczy, czy to jest tempo, znaczy, że 50 klatek na sekundę? O to chodzi? No nie wiem, zobaczymy sobie jeszcze. Jeżeli 50 klatek na sekundę, to naprawdę dobrze. Jeżeli nie, to ja nie wiem, o co chodzi. Jeżeli 50 klatek na sekundę tak naprawdę, to tutaj to będzie jedna sekunda, to trochę może zmniejszę. Nie wiem. Ja sobie jeszcze wszystko poza odcinkami mówię, porobię. To jest koniec tego odcinka. Do zobaczenia. Tam. Psa. O nie. Dobra. Chcę schować. Hop. Okej. Okay. Do zobaczenia. Tutaj z tym pięknym oto moim projekcikiem. Kilka nowych rzeczy odkryliśmy. C, obrót i Z. Obrót w drugą stronę i kółko myszy zmienia jakby coś takiego. Nie wiem, co to tak naprawdę jest. To jest dziwne. Dobra, nieważne. Więc pa, jeżeli chcecie tą serię, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że ta seria może być fajna. Oczywiście zachęcam do pobierania tego programu, bo jest on fajny. Do zobaczenia. A, bym zapomniał. Tutaj jak macie, tu może tu wpisujecie nick kogoś, znaczy po prostu nick osoby i możecie tej osoby skina wziąć, zimportować na swój świat. Więc do zobaczenia, no i pa! Pa, tutaj, o ten piękny świat. No. Pa!